Siemanko, tu Gebson. Dziś znajdujemy się w lokalu Central Park w Zambrowie, czyli na Podlasiu, miasto, do którego wybieram się już dłuższy czas z racji, że mam stosunkowo niedaleko, to dostałem masę wiadomości, bo ludzie jakby kojarzą, że ja mieszkam niedaleko, bo 40-50 kilometrów może i stąd właśnie może taka nawałnica tych wiadomości swego czasu z zaproszeniami. W zasadzie większość tych poleceń była poleceniami z lokali kebab i nawet jedną sobie wypatrzyłem, ale lipa, bo tego dnia, co byliśmy, było zamknięte. Szybki research, patrzę, że ten Central Park ma spoko opinia i pamiętam właśnie, że ktoś tam coś o tym pisał, więc padło na burgerka. Zrobiłem przebitkę na menu, także można sobie zobaczyć, co tam ciekawego serwują. Powiem szczerze, zastanawiałem się trochę nad skrzydełkami, ale szale zwycięstwa burgera nad nimi przechyliła cena, bo 19 zł za zestaw, w który wchodzą kanapka, frytki, ketchup, kolesław. Miłe zaskoczenie, bo przeglądając menu na początku myślałem, że to cena tylko za kanapkę, a w ogóle też jakby porównywałem sobie to do tego, co zaobserwować mogłem w innych lokalach w Polsce, bo już tych burgerów jadło się coraz więcej, czy to w Warszawie, czy to ostatnio właśnie na Podhalu, czy to na Pomorzu, w Koszalinie, w Trójmieście, no wiecie, no człowiek przyzwyczaił się do tych większych cen, a na Podlasiu jednak stara szkoła, może zarobek mniejszy, ale za to klient zadowolony. Złożyliśmy zamówienie, ja wziąłem sobie jeszcze desperadosa, by umilić czas oczekiwania i po około 18 minutach można było zabierać się do jedzenia. Standardowo, jak zawsze na samym początku, sorki, że takie rozmemłane to, ale wiecie, operowanie kamerą drugą ręką to trzymać, uważać, żeby się nie rozwarstwiło, to zawsze wychodzi mi na odwrót. No ale nieważne, kanapka dość sporych rozmiarów, wypchana szeregiem dodatków. Na pierwszy rzut oka najbardziej zauważalne tutaj są bekon, ser i sałata karbowana. Pierwszy gryz to też podobne wrażenie, jeśli chodzi o smak. Naturalnie dochodzi jeszcze tutaj mięso, które schowało się pod warstwą sera. Wraz z postępem jedzenia burger odkrywał mi swoje kolejne walory smakowe. Mięso wysmażone na medium, skąpane w podstawowych przyprawach, zdawało się też być dość soczyste. Zaraz przewinęło się trochę kwaskowatości, czy tam kwaśności od ogórka kiszonego, by za chwilę te smaki ogóra połączyły się jeszcze z papryczką jalapeno, która według mnie z takim ogórkiem komponuje się wyśmienicie. Zresztą dlatego też wziąłem taką pozycję. Ostrość wynikająca z papryczki była nieco zaburzona przez resztę dodatków, przynajmniej dla mnie nie była ona wyczuwalna, ale też o tym mówiłem we wcześniejszym filmie z burgerem, że akurat jalapeno mi po prostu smakuje nie ze względu na skalę Scoville'a, a właśnie przez to jakby co ta papryka oferuje sama w sobie, jakie smaki. Tak, ja to czuję tam lekką taką kwaskowatość, czy tam kwaśność, tak jak mówiłem wcześniej, ale też nie wynika to z faktu, że to jest marynowane w occie. Ta skórka według mnie jest taka, taki ma smak po prostu. Świetna, świeża bułencja, nieco chrupiąca zewnątrz, w środku przesmarowana sosem remulada i jakiego zazwyczaj fanem nie jestem, no i nie zamawiam, tak tutaj stanowi tylko tło, nie był ten sos wyczuwalny jakoś mocno, a nawet jak go już coś tam było czuć, to nawet z tym ogórem i jalapeno uzupełniały się to na tyle, że jakby moje spojrzenie na ten rodzaj sosiwa trochę się zmienił. Rzadko go zamawiam, bo do kepsa nie pasuje, w hot dogu nie lubię, właśnie przy hot dogach się do niego zraziłem, więc takie moje kolejne zaskoczenie, że mi to podpasowało. Oczywiście jak ktoś jest fanem tego typu sosu, to tylko sprawi, że ta pozycja otrze się dla niego o perfekcyjność. W środku znajdował się także pomidor i co najważniejsze, nie był flakowaty. Jak czasami ukroisz sobie i wszystko z niego wylatuje. Świeżutki pomidor, cebula czerwona, bekon, który w końcu zgrillowany był tak jak trzeba, bo często jak zamawiam, to przychodzi surowe, no takie półsurowe, wiecie, jakby lekko podsmażony boczek. A tutaj jeszcze dwa plastry sera cheddar. Całość naprawdę ze sobą współgrała, bardzo mi to smakowało, choć kotlet, zdaje się, nie był rozmiarów takich jak w większości burgerowni, że 200 gramów. Tutaj pewnie coś koło 150, tak mi się kojarzy, bo nawet w menu była informacja małym drukiem, ale teraz też nie mogę rozczytać. No nic, wszystko rekompensuje tutaj cena, bo 19 zł za zestaw to dość rzadko spotykana oferta. Co do reszty z tego zestawu, to frytki zjadliwe, nie są to najlepsze frytasy, jakie miałem okazję jeść, ale no jak ktoś lubi sobie do burgerka przekąsić, to też można śmiało polecić, chociaż mam wrażenie, że dosłownie trochę były przeciwne
zaciągnięte na oleju i dość mocno tenże olej był wyczuwalny, który nie był stary, nie to, że przechodziło takim starym olejem, ale taki posmak miały, jakby nie były za bardzo do końca wysuszone, tutaj traktuję to jako wypadek przy pracy. Wiadomo, że pewnie nie zdarza się to notorycznie. Ketchup do frytek był gęstej konsystencji, na pewno nie żaden Tortex, nieco bardziej pomidorowy, robiony jakby z koncentratu, więc celowałbym coś w typu pudliszki, może Heinz, na pewno więcej niż w jakichś tam McDonald'owych saszetkach, ta porcyjka tego ketchupu, zatem dla fanów jedzenia frytek z ketchupem raritas. Ja powiem szczerze, że wolę tylko posolić i tyle mi z upgrade'owania smażonych kartofli wystarczy. Tutaj sobie spróbowałem, żeby zobaczyć po prostu, ale tak jak mówię, jakoś wielkim fanem frytek z ketchupem nie jestem. Kończąc tutaj na kolesławie, czyli na surówce z kapustą, marchewką i majonezem, to zdaje mi się to smakować tak typowo dla kupnych produktów. Albo przynajmniej jak ja robię w domu, to czuć nieco bardziej posmak majonezu. Może to jakaś tam inna wariacja po prostu. Tam każdy robi pod siebie, nie? A tu taki trochę sztampowy był ten kolesław, czy tam coleslaw, czy jakoś poprawnie mówi. Słowem końcowym daję mocne 8. W tej cenie to nawet dyszka, bo serio coraz ciężej znaleźć coś dobrego w rozsądnych pieniądzach. No ale będę starał się porównywać do tych droższych bez względu na to, ile co kosztowało, bo wiadomo, no czasami może znaleźć coś tańszego, dobrego, a czasami trzeba zapłacić 15 zł więcej na przykład, to nie będziemy robić tutaj jakichś podziałów. A w burgerach także chciałbym się nieco odnaleźć, myślę, że jakieś 2 burgery na jakiś czas wjadą sobie na kanał, na razie robimy przerwę od tego, po nowym roku może burgerka wrzucę, trochę kebabów, trochę innych żarełek tutaj się pojawi, także myślę, że będzie ciekawie. Pozdrawiam moich patronów Rafała Tabakę, Mariana Czerniejewskiego i chłopaków z nocnej ligi halowej Elo Benz.